solidności, przyznał się, że przez te 2-3 lata stęskniłam się za panem. I dziś, mimo niego przeszkód, mimo niedogodności, postanowiłam przyjechać. Bo w głowie się nie mieści, ilu wrażeń doznałam w ostatnich miesiącach. Jak widać, czas mnie posunął. Mam za sobą 3 rozwody, dzieci, wnuki, którą służę jak pies u ogrodnika. Chłopa mam wtedy, jak sąsiadka z domu wyjedzie. Na babkę we wsi nikt nie spojrzy. Czują się osamotnioną, zaniedbaną. Tak, nawet nie ziemi się do mnie nie odzywał, ale ja zebrałam wszystkie swoje trosy do kupy. I uświadomiłam sobie, że jeszcze jestem babką na każdym porządku. Prawda? Dziękuję. U nas we wsi nic dobrego się nie dzieje. Nawet bida z głodu przestała pisać. Ale ja doczekałam godziwej emerytury w wysokości 780 zł po odrzuceniu podatku co miesiąc na rankę. To nie ukrywam, że czasem wybieram jedzenie albo lepiej. Tylko jak lepiej brać na głodnego? Muszę ją zać jakoś unię swój. Ale ostatnio, jak dostałam 13, zaczęłam łoskiem zaciło odkładać. Po to, żeby wyjechać na uzdrowisko i odreagować od codzienności. No i tak, zbierałam i aż zbierałam tyle, co tak mówią młodzie, pojadą w to i na zot. Wreszcie tak, koleżanka mi mówi, chociaż odradzały, bo babka to samiec, ktoś chciał w klatkę piersiową, na babkę jasnicę nie da się patrzeć, babka trzeba wygonić na plażę, żeby się przyzwyczajała do piochu. Traktują mnie jak służącą, przynieść, wynieść podobniarkę. Tak, chociaż w moim wieku trudno mówić o jakiejkolwiek pozycji, bo nie jedna to pytanie generalne urody, w sile wieku, ponad 50, to wygląda na 70. I odwrotnie, z natury nikt nie wygrał. Ale mnie jest tyle od życia, że coś należy, jak mi powiedziała przyjaciółka. Jedź do sanatorium, łatwotnie z roboty, nabierzesz chęci do życia, odreperuje zdrowie, a kto mi może podnosić jakiegoś kuracjusa i ci się życie odmieni? No i przy ich pomocy udało mi się załatwić ten wyjazd. I zaczęłam się pomału sypować. Kupiłam sobie nawet paniołek na randkę rozbierącą. Ale tak byłby potrzebny jak najbierący. Na ten dzień wyjazdu spakowałam co lepsze ciuchy w torby. Wystroiłam się jak diabeł na borówki, podobnie jak dziś. No i miał iść na autobus. Ale mój kochany dziękuję. Mówi, babka, zawiozę cię na pociąg. Zgodziłam się, chociaż wiązem prawo jazdy kupił za jaja. Do Lublina jechał nawet dobrze. Ale jak jechał ulicę w ruch, kierowcy zaczęli na niego drąbić. No za co nam krzyczeć, co robisz, zjechałeś pod kruch. I posiedź babka mówi, sprądam tylko święte ryby płynu. I zacząłem się pielnić jak myła. Wtórywa bez głową ramiona, udałam, że nic nie słyszę i nic nie widzę. Wreszcie stanął, wystawił mi torby i mówi babka, dalej daj se radosę. I ją przeczekłem, wycofnął się i jakoś wrócę do góry. Wysiadłem z tego samochodu, przeżegnałem się. Torby brącej do przodu w stronę dworca. Ale zanim dowlekłam się do dworca, mój pociąg podjechał godzinę tam. Następny był dnia następnego. Za drugi dzień. Panie Złocianka doradziły mi, żeby iść na busa. No to poszłam, wykupiłam bilet, nie powiem. Nawet dobrze się jechało. Tylko poszczęstowało zderzyły się dwie pierwsze pielgrzymki.
Tyle tam się narobiło z opisania, zanim się rozdzielili, to 3 godziny w korku stojęliśmy. A zanim dojechałam do Pulcy na Zdroju, to było już po obiedzie i po spotkaniu z zapoznawcą i rozpoznawcą. W recepcji dostałam pokój numer 8. O, myślę, że jest to ślepy numer, jak w Kitiosance, poryzana w rosy. Rozpakowałam się, a zabyłam bardzo głodno. Poszłam na stołówkę, żeby coś jeść. Nie powiem, dostałam talerz zupy. Ale co to na mnie talerz zupy? Poprosiło o dolewkę. To zanim my dolowy musiałam 4 razy pokazywać swój stary peser. Wreszcie dolowy. Wróciłam do pokoju. Noc przespałam jak nie mogę, jednym snem. Rano wstałam, śniadanie, zabiegi. Myślę sobie bliżej, rozejrzę się po okolicy. Wychodzę, patrzę, a tam w ogrodzie już na każdej ławce siedzi para. Pod chłopem na jednej ławce siedzi dziadek w sum wzrostu, chyba kulawy. Ose myślę, to nie ucieknie, to będzie mój. No i odważnie podeszłam do niego. Usiadłam sobie na rogu ławki. A on na mnie spojrzał i mówi, pani, to, chy, już staro, kuracjusta. Dobrze, że udało mi się, muszę dokończyć to słowo, bo jest to nieobliczalne jak emerytura i już se rozłożyłam rękę, żeby udać z liścia. Ale po chwili złość mnie przeszła. Wstałam i posłam. Zostawiłam go. Już będzie mój. Idę z wschodu, patrzę za wchodzą. Lezy w rogu jakoś pani. Pomóc nie mogę, bo nas dzieli chłop. No więc stanęła mi krzyco. Co się stało? Czy pani ranna? A ona wstaje i mówi całodobowa. A se myślę, jak ci tak dobrze w tym robię, to jest. Wstałam i posłam dalej, obiesłam wszystko, wróciłam do pokoju. Kolejny dzień jak dzień. Śniadanie, zabiegi. Tylko musiał mi ktoś zajrzeć w moich metrykach, bo przy obiedzie z racji moich imieni zaśpiewano mi 100 lat. Młodzie, zaśpiewano mi 100 lat. Chociaż ja się czuję dopiero na 60. No ale oczywiście podziękowałam, poczułam się dowartościowaną, zauważono. Jeden z kuracjuszy, nawet po trzeci, zapytał się, czy pozwolę się zaprosić na wieczorek pewnie. A mówię, tak, ja dla towarzystwa to bym głowie skończyła, a co lubić na imprezę? Na cerkiecu wystroiłam się. Weszliśmy na salę tańca, na około same studenty Uniwersytetu III wieku. Orkiestra zagrała, poprosił mnie ów amant do tańca, ale mówią, to była tylko sarpanina. O mało mnie poryliwą rum zestaw. W połowie tańca dopuściłem i uciekłem. Kolejny partner w tańcu był nieco lepszy. Spytał się, przedstawił się, skąd pochodzi, ze pochodzi ze wsi, co było zresztą widać, słychać i czuć, bo tak pachnią jak mięso w gryle. Mnie się zapytał, skąd pochodzę, ale mówił, że nie wstydzę pochodzenia i od tyś pochodzę ze wsi. A bo chwili, a chrono pan może. A mu mówię, bo co? Bo ja mu wziąłem. To może byśmy się tak pobrali wedle moich. A Gusiek Szmogu z Wiejskiej, ze swoją krową i swoją sianą, to ja przyjechałam do sanatorium, żeby wedle siana się z tobą pobrać. Bo nas dopuściłam i uciekło. Po dłuższej przerwie zagrali kawiarami. A podszedł do mnie, mierzył ze 2 metry. Ale oni na mnie nie spojrzą. Ani nie zerknął. Ja mu przecież w końcu nie widziałam twarzy. Dobrze, że miał prawa w byki, to było się na co patrzeć.
Wreszcie utrudzono, usiadłam przy stoliku, żeby sobie odpocząć. No, siedzę na powodzenie, nie narzekałam, nie powiem. Doszedł się kolejny wielbiciel do mnie. Oczywiście zamówił podróżny rosół. Przysiadł, kelner przyniósł. Ja chcąc nawiązać rozmowę, dyskretnie podsunąłem mu przyprawy, no i spytałam się, czy chce się pan popieprzyć. A on spojrzał, mówi, wystarczy mi sól. O gustach się nie dyskutuje, więc na to nasza rozmowa się skończyła. A był chyba na diecie jakiś głodowy, bo zjadł i swój rozum i mój. Kochani, miłość jest ślepo, bo następnego dnia wpadł mi taki facet w oko, co nie, co takie coś pociągał, ale po trzech dniach okazało się, że już miał pociąg, ale do alkoholu. I choć miłość wisiała w powietrzu, mnie się nie zdarzyło. Zdarzyło mi się tylko raz, za czasem w toju. Przesiedziałam pół dnia, zanim ktoś zauważył mnie, wypuścili. To znowu robił mi zabieg stary, ślepy masażysta, a zapewnił, że wyjął od niego 20 lat młodszy. A do kąpieli solonkowej zamiast soli wsypał mi worecek gipsu. To dobrze, że w porę wyskoczyło, bo może do dzisiejszego dnia będę załatwiony. I tak, kochani, dzień po dniu, turnus mio, a ja ciągle nic jem. Nikt mnie nie chciał do domu zabrać ze sobą tak na zawsze. Chociaż przecież jestem 4 razy pełnoletni. No. I tak, tak sobie myślę, no jak nie teraz, to kiedy? To już ostatni dzwonek. No i wreszcie trafił mi się taki Kasanowa spod Krakowa. A był starszy niż krakowskie sukienniki. Ale zamożny, kulturalny, jak wchodziliśmy gdzieś do lokalu, nie pustą przodą. A który chłop ze wsi puści przodą pójdę? Chyba, że na polu minował. Kupił mi kwiaty, co prawda sztuczne, ale przypiąłam sobie do kapelusza, no co do 10 dnia. Siedziemy w parku raz, a on tak stał, obyszedł mnie naokoło, stanął przede mną i pytał, czy wierzyć w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mógł przejść przed tobą jeszcze raz? Dla świętego spokoju powiedziałam, że wierzę, bo jakby jeszcze raz zaczął chodzić, a zbliżała się pora obiadowa, to byśmy na obiad nie zdążyli. No, ale... A ta góra coś nie jest. Ale i stanął jeszcze, mówi, nikt ci tyle nie da, ile ja ci mogę obiecać. I musiamy uciekać od starości, bo starość to trzeci filar i szpital. I na to zakończył swoje wyznania. Chłopak dostał zawału i po chłopie, i po mojej nadziei. Nie dało się go odratować. Ale w sanatorium zapanowała cisza, spokój, przestały być kudonki, tylko jeździliśmy na zwiedzanie kościołów, na wycieczki. No nie jest tam takie święto, żeby się pchać na ołtarze. Ale jak była wycieczka na zwiedzanie kościoła i obrazów, i galerii, to się pierwszo zgłosiło. Nawet w galerii przechodziliśmy, patrzę, jakiś portret, myślałam, że to święto do Rynieka. No przeżegnałam się, a wszystkie zaczęły się śmiać, że to jakoś była z domu z Rosyjsku. Chociaż mnie to bardziej na Nutrzyco podobne było, nie na Łasica. No, ale tu może przesadziłam z tą świętością. Ale już jak wyszliśmy do kościoła, to od razu podsuwam potrzebę spowiedzi, żeby duszę oczyścić przed powrotem do domu. Rozejrzałam się po kościele, patrzę, siedzi ksiądz konfesjonalny. No to ją prędko podleciałam, jak tylko mogłam. I przeżegnałam się i zaczęłam spowiedź, tak jak zwykle. Księdza zgrzyzyłam złosiem na szklankę. A ksiądz aż wyjrzał, mówi, babciu, ty się dobrze czujesz? Mówię, jestem nie najgorszy.
No bo ja nie rozumiem, o co to chodzi z tą ośmnastolatką. Łoj, proszę księdza, to ja zaraz wszystko wytłumaczę. To ja byś wtedy miał 18 lat, ale to się tak mile wspomina, że przy każdej spowiedzi mówią. Ksiądz mówi, oj nie, ja bym tak nie mógł, a ja mówię mogło. A co? Udzielił mi kilku wskazówek, wysłuchałam potulnie, zadał mi pokutę i jeszcze nie studiło potrzeby. Nie odprawił. Wróciłam do domu, gdzie na czas wyjazdu do sanatorium znaleźli mnie w obowiązkach domowych, po powrocie odwiesili i mój kochany zięciu znowu będzie wyśpiewał. I ja zaśpiewam te piosenki, te słowa, bo to będzie piosenka finałowa. Pranie, prasowanie, majtek, cerowanie, kawuś z torzuszkiem, ranne sporządzanie, nowych zasłon szycie i klozetu mycie, obiad na trzecią, ekstra gotowanie. To wszystko robicie, to wszystko was czeka, gdy w domu nie macie swojego człowieka. A ja mam to wszystko z głowy razem z żoną, bo ja mam u siebie babcię wrodzoną. Babcia to jest szczęście, anioł stróż kochany, babcia to jest diament nieoszlifowany. Łody wyjdzie, łody da szana, da szana, da szana, łody wyjdzie, na przykład masz gości, to babcia w farduszku podaje wam babszczyk i pieczarki z różdżków. Podaje jak dziecku, a sama zje bułkę w kuchni na stołeczku. A potem pozbywa, gdy goście nad ranem wychodzą za lepszy obrus szampanem. Stłuczonej żarówki zmieni w żyrandolu i moczyście wiksi bisi sidolu. Nasza babcia ładna, nasza babcia zdrowa, nasza babcia lepsza jak pralka bębnowa. Łodzi wiki, wojda danna, 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 łodzi wiki, danna, łodzi wika. Spotykasz dziewczynę i płoniesz namiętnie, co wieczór ją kochasz i niszczysz doszczętnie. I czujesz jak żyjesz i w piersi ci tyka, co rano twe serce do dziewczyny pika. Nie myślisz o innych nastrojach rodzinnych, nic nie wiesz o środkach antykoncepcyjnych. Gdy kochasz namiętności fura, a życie nie pieści, no jest już cura. Koci, koci, łapci, koci, koci, łapci, zrobiliśmy dziecko ład do mej do babci. Odrywi, da-da-da, 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 odrywi, da-da-da, odrywi, a potem pieluchy dla małej dziewuchy i wanna, i manna, i na mleku kluchy. I babcia nakarmi, i babcia pobawi, i babcia dla wnuści koziołka postawi. I jeszcze wychowisze, wychuśtawi siusia, wychulawy bawi małego dziedziusia. Na koniec nakarmi skoczkiem do poduszki, bo mama oszczędza dla taty cycuszki. A gdy dzieci duże już wyrosną z malców, to babcię oddamy już do domu starców. Babcia to jest szczęście, anioł stróż kochany, babcia to jest diament nieoszlifowany. Dziękuję bardzo. A mnie jeszcze nie na to stać, proszę.
Bardzo dziękujemy wszystkim zespołom za piękne przedstawienie sztuk teatralnych. Teraz poprosimy delegacje poszczególnych zespołów na scenę oraz bardzo bym prosiła pana starostę i pana wójta o wręczenie upominków. Chyba, że jeszcze zechce skierować do nas jakieś słowo pan wójt lub pan starosta. Zapraszamy serdecznie. Powręczenie proszę. Zapraszamy jako pierwszą delegację zespołu teatralnego z Sidna, ponieważ jako pierwsi występowali, tak w tej kolejności. Tak, na scenę zapraszamy. Zapraszamy też właśnie pana wójta i pana starostę. O wręczenie upominków bardzo prosimy. Prosimy panią Stefanię w następnej kolejności. Tak, jak najbardziej. Rozumiemy. Zapraszamy też delegację zespołu Zawsze Razem z Woli Łowskiej. I zapraszamy delegację zespołu teatralnego z Krasewa. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy wszystkim zespołom. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo i jeszcze raz ogromne brawa dla wszystkich. Tylko tak do zdania. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo, że zechcieliście tutaj przyjechać do naszej gminy, do gminy Borki, gminy Podwójnych Korzyści. A mówię to dlatego, że w naszej gminie warto mieszkać, warto nas odwiedzać, warto inwestować, warto tu pracować. W naszej gminie dzieje się. W zeszłym roku mieliśmy piękny piknik lotniczy. F-18 do nas przyleciało. W Polsce po raz pierwszy się zaprezentowało. Dzisiaj od rana biegaliśmy, było coś dla ciała, 6 biegi pamięci dywizjonu 303, teraz coś dla ducha. Kolejna edycja teatrów wiejskich, spotkań teatrów wiejskich, teatr o Płotkach. Dziękuję bardzo wszystkim tutaj za te piękne przedstawienia. Żałujemy, że nie mogliśmy być ze starostów od początku, ale obowiązki nas wzywały od rana, więc może nie jesteśmy ranni, ale całodobowo pracujemy, tutaj niestety całodobowo pracujemy. I dziękuję, że w tym starym piecu jeszcze diabeł pali, że wam się chce, że przyjeżdżacie, że się spotykacie, wychodzicie z tych domów. Będzie palić, jak coś to dajemy z doświadczenia, żeby węgiel wytęczył. Więc ja myślę, że tu wielkie też podziękowania dla organizatorów, dla tutaj sołectwa Sitno za to przygotowanie. Co roku praktycznie przygotowują już od ilu, tak? 21, tak? Mieliśmy taką krótką przerwę przez pandemię i myślę, że nie tylko dla duszy przygotowali coś, będzie coś dla ciała, więc bardzo serdecznie w imieniu organizatorów też zapraszam na tą dalszą część. Będzie pewnie jeszcze weselej. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy panu wójtowi. I jeszcze raz z całego serca pragnę podziękować naprawdę wszystkim i tym, którzy grali, i tym, którzy oglądali, którzy przybyli. Wielkie brawa jeszcze raz dla wszystkich.